kolorowy, energetyczny wianek na drzwi. To propozycja dekoracji, której wykonanie zajmie Wam mniej niż 15 minut. Potrzeba bazy do robienia wianków, kolorowych jajeczek, kilku piórek i kleju na gorąco, ewentualnie kleju typu wikol. Zaczynamy od przygotowania jajeczek, czyli oderwania tasiemek, zawieszek, które ja sobie skrupulatnie odkładałam z myślą o swoim kolejnym projekcie DIY, z myślą taką, że wykorzystam je do stworzenia swoich papierowych dekoracji na gałązki. Teraz przystępuję do przyklejania tych jajeczek z pomocą kleju na gorąco. Jeżeli robimy to z dziećmi, to oczywiście trzeba uważać, żeby się nie poparzyły, ale też i można, tak jak wspominałam, sięgnąć po klej typu wikol. Sprawdzałam, jajeczka równie dobrze z jego pomocą się do takiej bazy wiankowej przyklejają. Kolory moich jajeczek, tak jak widać, są bardzo nasycone i zdecydowałam, że najlepiej będą wyglądały zgrupowane tymi kolorami, jednym koło drugiego. Oczywiście, tak jak widzicie, staram się, żeby przyklejać je dość ciasno koło siebie, a jednocześnie dbam też o to, żeby te wzory jakoś były tak różnorodnie rozmieszczone. Uważam, że wówczas ten wianek najciekawiej wygląda. I tak jak tutaj widać, jajeczka po zaaplikowaniu kleju warto za każdym razem jeszcze solidnie docisnąć do bazy wiankowej. Po przyklejeniu jajeczek wetknęłam jeszcze kilka piórek i po kilku takich przymiarkach, gdzie najlepiej będą wyglądały, uznałam, że najlepiej prezentują się w dolnej części mojego wianka. Na sam koniec wianek przewiązałam wstążką z ręcznie rwanymi brzegami, w taki sposób właśnie jak tutaj w tym momencie widzicie. I polecam przy tym, żeby ta wstążka była właśnie taka szersza, ozdobna, bo dzięki temu ten wianek będzie się jeszcze lepiej prezentował.